pielgrzymka jubileuszowa, 41. pielgrzymka na Jasną Górę i hasło Wielka Tajemnica Wiary, i to jest hasło, które jest jakby utrzymane w nurcie roku duszpasterskiego. Dla mnie ta pielgrzymka miała w tym roku taki dość ciekawy charakter z tego powodu, że postanowiłem iść w konkretnej intencji. My jako Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej no chcemy w tym roku tak w sposób szczególny wymadlać dom dla siebie, taką bazę dla młodzieży. Stąd to była moja taka główna intencja. Modliłem się w sposób szczególny o dom dla nas, dla Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Codziennie mieliśmy Eucharystię w kościele i przeważnie danego dnia z rana rozpoczynaliśmy Eucharystią, czyli ludzie przyjeżdżali do danej miejscowości. W kościele odbywała się msza, była Eucharystia i po Eucharystii wychodziliśmy w trasę. Czyli pielgrzymi przyjeżdżali na rana autokarami, przechodzili odcinek około 30 km i po dojściu na ostatni etap wsiadali w autokary i wracali do Wrocławia. Czyli generalnie bardzo pielgrzymka była jakby powiedzmy inna niż poprzednie. Bo jest to w historii, wiadomo, po raz pierwszy taka sytuacja, ale duch pielgrzymki pozostał mimo wszystko. Przede wszystkim Maryja nas tutaj zaprasza i daje siłę i moc i wiarę. Każdy niesie intencje, każdy ma, że tak powiem, jakieś pragnienia, które nosi w sercu. Niesie też innych intencje. Gdy przychodzi sierpień i ten okres pielgrzymek, to zawsze gdzieś jest taka potrzeba, aby wrócić na szlak pielgrzymkowy. I jest to czasami też trudne do opisania, ta wewnętrzna potrzeba. W słowach po prostu to jest jakieś takie przeżycie wewnętrzne i potrzeba uczestniczenia po prostu w tej pielgrzymce, taki, aby przeżyć coś duchowo, odnowić się trochę, podsumować rok. Też mieć czas na refleksję nad swoim życiem, prawda? Więc to jest taki też odpowiedni moment na jakieś też zatrzymanie się w życiu, prawda? Powiedziałbym, że jest to mimo wszystko fajne duchowe przeżycie i jeżeli no nawet ktoś może, nie wiem, zwątpił, nie do końca wierzy, to jednak może takie przeżycie by trochę dało mu do myślenia i byłby w stanie może się nawrócić i tak duchowo to poczuć i no naprawdę polecam każdemu. Witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy dziś dotarli na Jasną Górę. Wielkie brawa i oklaski dla Was, kochani pielgrzymi.